wszystko, co robił, było formą spontanicznej, radosnej zabawy, wyzbytej interesownego stosunku do rezultatu swojej pracy. I kiedy mnie dopadała jakaś nostalgia za jego osobą, kiedy miałem moment wielkiej słabości i żałości, że już go nie ma, zastanawiałem się, cholera, co to jest? W czym tkwi to moje serdeczne uczucie, którego nie chcę się pozbywać i które we mnie ciągle mieszka lata i lata i lata po jego śmierci? I gdzieś na pewnym etapie, kiedy zmagałem się sam ze swoimi własnymi problemami, na który cały świat współczesny cierpi. Mianowicie z problemami własnego wizerunku, własnej pozycji, własnej roli w życiu, nagle dotarło do mnie, że ten skarb, który tkwił w Ricku, polegał na tym, że on był zdumiewająco wyzbyty silnych jakiegoś napędu egocentrycznego. Że on po prostu był osobą najprawdziwiej bawiącą się w spinanie skalnej. Wszystko, co robił, było formą spontanicznej, radosnej zabawy, wyzbytej interesownego stosunku do rezultatu swojej pracy. Bawił się na jakichś chęchach trawiastych, bawił się na jakimś kawałku, gównianym kawałku, parometrowym kawałku trawiastej skały, bawił się na piekielnie trudnych, pojedynczych przechwytach, bawił się też na znakomitych, trudnych wyzwaniach spinaczkowych, które stanowiły w pewnych momentach jakieś przełomy. Nie znam drugiej osoby, która posiadałaby dar do tak bezinteresownej i fajnej zabawy, jak to dotyczyło Ricka. I dlatego, ilekroć postać Ricka wraca w czyichkolwiek wspomnieniach, w istocie co wraca? Wraca ta postawa bezinteresownej zabawy. To jest coś, co niesłychanie nas ujmuje. Po prostu nic tak bardzo nas nie cieszy, jak bezinteresowna zabawa, gdzie nie jesteśmy egoistami, nie kalkulujemy, nie jesteśmy wyrachowani. To był ten skarb, który w Ricku siedzi i który jest dla mnie na przestrzeni mojego życia jest jakąś wskazówką.